Witam Was w nowym odcinku najlepszych routerów do. Tym razem weźmiemy sobie pod lupę routery do kwoty 1500 zł. Pamiętajcie, że to jest mój subiektywny ranking i każdy ma prawo do innej opinii, która jest jak najbardziej okej i ja ją szanuję. Na trzecim miejscu znalazł się router domowy ZTE MC801A 5G kosztujący na moment nagrywania tego filmu 1299 zł. Jest to router z modemem Snapdragon X55 5G. Ma on modem 5G, modem LTE kategorii 20, co za tym idzie. Ma agregację 5 pasów, QAM 256 i MIMO 4x4, czyli możemy wykorzystać jego możliwości, ponieważ w Polsce mamy agregację maksymalnie 4 pasów LTE, a także posiada modem 3G, czyli w przypadku braku zasięgu LTE czy 5G będziemy w stanie skorzystać z internetu z technologii 3G. Co prawda ona będzie sukcesywnie teraz włączana, ale jeszcze jeżeli komuś się uda, to nagrywam w sumie o tym film, możecie wpaść, zobaczyć. Ma on 2 gigabitowe porty LAN, z czego jeden jest również portem WAN, Wi-Fi 6, Wi-Fi 2 4 GHz do 575 megabitów na sekundę i Wi-Fi 5 GHz do 1,2 gigabita na sekundę. Jeden port telefoniczny RJ11 oraz dwa złącza antenowe TS9. Na przedniej części urządzenia znajdziemy diody sygnalizujące status włączenia routera, Wi-Fi, status połączenia z siecią, a także diody pokazujące zasięg sieci komórkowej. Router pomimo najniższej ceny znalazł się na ostatnim miejscu ze względu na opinię użytkowników forum bez kabli, którzy skarżyli się na potencjalne bolączki, takie jak brak możliwości agregacji wszystkich dostępnych pasów, pomimo że inne routery podobnej klasy nie miały z tym problemu, oraz na podstawie opinii w porównywarkach i sklepach. Osobiście nie miałem tego routera w rękach, więc moja opinia co do tego routera jest neutralna, ponieważ opinię użytkowników forum traktuję jako sugestię, a nie wyrocznie co do tego tutaj właśnie rankingu. Na drugim miejscu znalazł się router domowy Oppo 5G CPE T1A, kosztujący na moment nagrywania tego filmu 1399 zł. Jest to router również z Snapdragonem X55, który jest wspierany przez procesor ARM Cortex A7 1,5 GHz. Ma on modem 5G, oczywiście modem LTE kategorii 20, tak samo jak w przypadku tamtego ZTE, co z tym idzie, mamy agregację 5 pasów QAM 256 i MIMO 4x4, czyli możemy wykorzystać jego możliwości, ponieważ w Polsce mamy agregację maksymalnie 4 pasów LTE, a także posiada modem 3G, czyli znowu tak jak w przypadku poprzedniego routera, w przypadku braku zasięgu LTE czy 5G będziemy mogli skorzystać z internetu właśnie w 3G. Ma on 2 gigabitowe porty LAN, z czego jeden jest również portem WAN. Wi-Fi 6, Wi-Fi 2 4 GHz, podobnie jak tam poprzedni, do 575 megabitów na sekundę i 5 GHz do 1,2 gigabita na sekundę, tak jak miał właśnie poprzedni ZTE oraz jeden port telefoniczny RJ11. Na przedniej części urządzenia znajdziemy diody sygnalizujące status włączenia routera Wi-Fi, LTE oraz 5G. Niestety na temat tego routera jest bardzo mało danych oraz opinii w internecie. Obecnie użytkownicy tego routera są jak najbardziej zadowoleni. Co będzie dalej, pokaże czas, ale jak na razie niewiele wiemy na temat tego routera. A na pierwszym miejscu znalazł się mój router, który ja osobiście posiadam, czyli router domowy Huawei 5G CP Pro 2 H122373. Jest to router z modemem Balong 5000, ma on modem 5G oraz modem LTE kategorii 19, co zatem idzie. Mamy agregację 4 pasów QAM 256 i MIMO 4x4, czyli maksymalnie z czego jesteśmy w stanie w Polsce skorzystać. Router nie posiada modemu 2G i 3G, to jest mały minus tego routera. Mam 2 gigabitowe porty LAN, z czego jeden jest również portem WAN, Wi-Fi 6, 2,4 GHz do 575 megabitów na sekundę i Wi-Fi 5 GHz do 2400 megabitów na sekundę. Na przedniej części urządzenia znajdziemy diody sygnalizujące aktywną sieć Wi-Fi oraz diody, które pokazują nam dostępność sieci LTE oraz 5G. Obecnie używam tego routera przez prawie pół roku i jestem z niego
bardzo zadowolony i myślę, że jest to rozsądny wybór. Nigdy mi nie zawiódł, też czytając opinie, że ludzie mają takie właśnie przeciętne opinie, tylko jedyne co, na co ludzie się skarżą, to panel administracyjny i soft, że nie jest tak bardzo rozbudowany jak ZTE i nie można na przykład ustawić takiej rzeczy jak czy zasięg Wi-Fi ma być większy, a gorszy, a dla przeciętnego użytkownika ten panel administracyjny będzie wystarczający. Dajcie znać, czy chcielibyście recenzję po pół roku używania tego routera, czy może lepiej zrobić ją po roku. Tutaj właśnie, tak jak mówiłem, na forach są bardzo różne opinie na temat tego routera. Większość i tak jest, jeżeli chodzi o sam sprzęt, to mi się wydaje, że są one jak najlepsze. Chciałbym dodać, że wszystkie routery, które pojawiły się dzisiaj w dzisiejszym rankingu, nie obsługują agregacji pasm 5G, dlatego potrzebny jest minimum modem Snapdragon X60, ale i tak na razie jesteśmy na tak wczesnym etapie rozwoju sieci 5G w Polsce, że nie powinno nam to przeszkadzać, ponieważ w Polsce mamy u każdego operatora tylko jedno pasmo 5G, jest albo to 2100 MHz, albo 2600 MHz, więc to nie powinno na razie nam sprawiać jakiegoś większego problemu. Wszystkie ceny, które były podane w filmie, były to najniższe ceny w elektromarketu lub o operatorów. Tutaj akurat w przypadku tego filmu to tylko u operatorów, bo operatorzy mieli najniższe ceny na podane wyżej routery. Jeżeli masz pytanie dotyczące internetu mobilnego, światłowodu, wyboru oferty, też urządzenie, napisz je w komentarzu na maila ten@gmail.com, a także w wiadomości prywatnej na Facebooku tenodneta, Instagramie tenodneta.pl lub w wiadomości prywatnej na Twitterze. Linki będą w opisie. Oczywiście linki też będą w opisie do ofert routerów z najniższą ceną. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Cześć!